zabieram dużo czasu, ale po pierwsze chcę bardzo Państwu podziękować za to, że jesteście. Jesteście z tego powodu, że mamy okazję dzisiaj przypomnieć postać niezwykle ważną dla Nowej Huty. Człowieka, który wrósł w Nową Hutę, mimo że urodził się w Bydgoszczy, to jednak całe swoje życie złączył z Nową Hutą, poświęcił Nowej Hucie. Jego wyjątkowa ilość filmów dokumentalnych to są filmy na wskroś humanistyczne, co jest dzisiaj rzadkością i wyjątkiem. Myślę, że też poświęcił mnóstwo czasu dla młodych ludzi. Był tak wszechstronną postacią, iż można powiedzieć, że ten skwer dopiero dzisiaj się tutaj znalazł, ale mam nadzieję, że będzie on jeszcze upiększony każdego dnia, każdego roku coraz piękniej będzie wyglądał, po to, by wszyscy nowochucianie wiedzieli o tym, że takie postacie nie mogą pozostać zapomniane. Bardzo Państwu dziękuję za Waszą obecność. Ośrodek Kultury Norwida, a wcześniej Zakładowy Dom Kultury, Kino Sfinks zawsze mieli szczęście do ludzi. I to nie przypadek, że dzisiaj świętujemy otwarcie skweru Jerzego Ridana i cały dzień mu poświęcony także w kinie studyjnym Sfinks w Ośrodku Kultury Norwida. Jerzy był związany z naszą instytucją przez całe dziesięciolecia. Najpierw w kinie studyjnym Sfinks i w klubie Kuźnia, gdzie prowadził teatrzyk ABC. W kinie w trakcie swojej działalności wychował całe pokolenie filmowców związanych z Nową Hutą, też współtwórców nowohuckiej kroniki filmowej, którą założył i która jest kontynuowana od 2004 roku. Nazywam się Agnieszka Witorowska-Pnielewska i chciałam powiedzieć kilka słów o książce Ruchome Obrazy. Jest to opowieść biograficzna, można powiedzieć, inspirowana życiem Jerzego Ridana i wypuszczalnością. Z książki możemy dowiedzieć się, czy poznać bliżej Jerzego i jego twórczość, ale przede wszystkim poznać Jurka Ridana jako człowieka, jakimi kierował się wartościami, jak reagował na Nową Hutę, kiedy tu przyjechał, czyli jego pasję, ale też poznać troszeczkę historię jego przodków, co myślę, że jest bardzo ciekawe, bo też pokazuje, jakim był człowiekiem i skąd te jego wartości. Pedagogiem był urodzonym na pewno. Tak umiał przekazać wiedzę, że nigdy nikt nie wiedział, skąd nagle to wie, dlaczego się nauczył i tyle rzeczy zrozumiał. I uczył jeszcze odwagi myślenia. Mówił, że nawet jeżeli coś ci się wydaje, że nie tak, powiedz to głośno. Na ciebie! Miałem chustek 17-letni. Niczym jestem. Jestem szczeniakiem, a jednak ja jestem! Dla Jerzego nie było barier wiekowych. Uważał, że wśród młodych ludzi może znaleźć partnerów równie dobrze, jak i wśród wysokiej klasy profesjonalistów, już uznanych twórców. W wielu projektach brał do współpracy właśnie młodzież. Miasto Otwarte. Stworzył grupę 22-3-4-latków, którzy stworzyli ten film wokół niego. To był duży zespół. Znaczna część uczniów Jerzego, no bo trzeba powiedzieć, że prowadził działalność edukacyjną, ukończyła szkoły filmowe, stała się producentami, operatorami, reżyserami. Robiąc film o Jurku Ridanie, bardzo chciałem pokazać, że to był człowiek, który poświęcał ogromną uwagę drugiemu człowiekowi i kiedy przychodził do niego z kamerą, to spędzał dużo, dużo czasu przed i po ujęciu, żeby zrozumieć, kim ten człowiek jest, żeby ten człowiek otworzył się na niego, żeby z pełnym szacunkiem opowiedzieć o tym drugim człowieku. I to była największa wartość Jurka, że on nigdy nie lekceważył spotkania z drugim człowiekiem i kamery, która temu towarzyszyła. Kronika nowohucka była jednym z tych jego ukochanych dzieci. I wspaniale, że sięgnął do niej, wspaniale, że ją stworzył, wspaniale, że tak wspaniale się rozwinęła, a wszystko jest związane z tym, że przecież zajmował się taką codziennością Nowej Huty. Pokazywał, że codzienność Nowej Huty jest tak samo ważna, jak jej wielkie wydarzenia. Wielkie wydarzenia notował i wspaniałe jego filmy, które o tym mówią, Róg Marksa i Obrońców Krzyża, czy Nowa Huta Karola Wojtyły. To wszystko istnieje i to wszystko jest, ale oprócz tego jest ta materia taka powszednia, czyli Nowa Huta
istniejąca na co dzień. Nowa Huta jako pewna oddzielność, pewna samodzielna działalność. Nowa Huta, która jest jakimś samodzielnym organizmem cudownym, mocnym, który pojawił się właśnie w jego kadrach.